Jest pełne 2 miesiące, tak? Od tego złamania. To znaczy jeszcze powiedzmy, kilka nie dni. Wiem, który dzisiaj, 26, tak? No. 3 dni i będzie pełne. 7 dniach próbować go z tego podwiesia uwalniać. Bo też myślałem o czymś takim, żeby go wyprowadzić stąd i czego nie zainstalować w poskromie. Bym zrobił wtedy inne podwiesie, może jakoś. Na zasadzie takiej, to znaczy inaczej, na takiej zasadzie, że jak on by chciał się położyć, to by się położył na podwiesiu, a jakby chciał wstać, to by stał. No bo w tym momencie to jest na takiej zasadzie, że on się kręci. Jasne. Dobry pomysł. No dobra, to będziemy próbować. Dobry pomysł. Za 2 tygodnie jakiś krótki telefon, dobra? Co się dzieje? Żebym tak wiedział. Ja nie chcę. Ja nie chcę przyjeżdżać, jakiś tylko cynkam albo ja. My też w ogóle nie chcemy, żeby pan do nas. No ja rozumiem, ja to wszystko rozumiem. No dobrze, czyli co? No a z tym odłamkiem kostnym? Co tam wyszło? To znaczy odłamka kostnego nie ma. On może uległ lizie. Nie, on mógł się nawet mógł się rozpuścić przez komórki rzęsy. Druga sprawa, ten obrzęk, który nam tutaj wyskoczył w tym miejscu, no bo to była taka gula wielkości pięści. Mogło to być jakimś tam powodem. Bo my to dopiero chyba po tygodniu od doktora wizyty to dopiero wyszło tu, no w tym miejscu, bo tu musiał być cięty. I tu może odłamek przez to. I może tu był rozpuścił się. I wylas, bo czekaliśmy, aż to oczywiście dojrzeje. No bo kość się rozpuści nieraz, tak. Wszystko zależy, w którą stronę pójdzie. Bo to też nie musiało być ogromne. To mogło być... No ciężko powiedzieć. Dobra, zdjęcia obiecuję, dzisiaj macie po pół, bo osobiście je wyślę. Ale no, ja chcę jeszcze raz usłyszeć głośno i wyraźnie. No, słucham, tak? Niech mi pan powie, że jest wszystko super. Powiem szczerze, widziałem w życiu konie tego typu, może z 5. Które wyszły? Jeden chyba do rzeźni go wywieźli, ale to dawno było. Dawno było, nie było hydrożeli, nie było takich tych innych pierdół. Czyli te hydrożele jednak pomogły? One działają. Ja w hydrożele wierzę. I zresztą sam je stosuję. Ale to widzimy. Zadziałało coś tam. No dobra, i co jeszcze? I teraz niech pan powie jeszcze... Resztę trzeba mieć wielką nadzieję. No, no nadzieja ale co? Kość się zrosła, wszystko... Teraz rehabilitacja. Rehabilitacja. Mówię, jakiś taki większy ruch, taką większą mobilność, to raczej po miesiącu. No, no bo mówię, to jest to sprzeczność między odleżynami, a między nogą. Nie? No, a teraz będzie coraz cieplej, niestety. Ani ja na to nic nie poradzę, ani pani. No dobrze, a teraz proszę mi powiedzieć, jakieś preparaty wapniowo-witaminowe, jakieś takie, bo on te kosteczki ma jak brojler. Ale on cały czas zostaje. Ale może coś lepszego. Jeszcze mówię. Był coś takiego super hiper.